Witam Was serdecznie po krótkiej przerwie, ale nie takiej długiej jak ostatnio. Jak obiecałem, tak się stało, tylko że niestety nic z tych wszystkich akcji, które się tutaj działy, nie nagrywałem, bo po prostu miałem dosyć mało czasu, a chcieliśmy też to wszystko zrobić w miarę szybko. No ale po prostu może przejdźmy do konkretów, bez owijania w bawełnę, pokażę Wam, jak wszystko w tej chwili wygląda. Od razu też sorry za szumy, za wiatr i w ogóle, no ale dzisiaj jest dosyć wiecznie, aczkolwiek nie przeszkadza to w skakaniu. No i zobaczcie, jak wyglądają aktualnie całe trasy. Tutaj podziękowania dla królika Jantka, którym się chciało i bardzo ładnie poprawili, wyszejpowali jedyneczkę. Jest ładna tak jak nigdy nie była. Dwójka tak samo jest teraz bardzo ładna, wszystko jest elegancko. No i mamy finalnie ukończoną trzecią hopę. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zawieje na amen. I zobaczcie sami, kicker stoi, lądowanie jest zrobione. Wymaga to jeszcze paru, jak nie kilku poprawek. No i generalnie hopa działa, wszystko z git, nikt nie skejsował jeszcze na przykład całym kołem tego, aczkolwiek z prędkością też jest tak na styki, no bo nie było to z kicker prawie 2 metry wysokości, 10 stopni na wyjściu, nie dość, że jest długi, to jeszcze bije dosyć typowo w górę. Przy lotu hopa ma no około 2 metrów, może w sumie nie, no około 2 metrów będzie miała spokojnie, pewnie chyba nawet troszkę więcej. Lądowanie jest fajne, już dużo też ziemi dosypaliśmy, żeby było w miarę płaskie. Aczkolwiek finalnie chcemy, żeby było jeszcze trochę bardziej płaskie. No i troszkę poszerzyć to lądowanie z prawej strony, żeby było miejsce na spajna. No i teraz też jest problem to, że tutaj po prostu wjeżdża się w taką właśnie ścianę i dlatego też się tutaj robi sztuczki. No i też zresztą z prędkością na styki, ale zobaczcie, że na fullu też się da. Leci Daniel na treku. Jeszcze wiatr bije trochę w twarz. No jak widzicie, nie ma większych problemów z prędkością, nawet na dużym rowerze, na dirtówkach to już w ogóle. Ale największym problemem jest przelatywanie drugiej hopy. No i też niewykorzystywanie pełnego potencjału na hopę pierwszą, więc to będziemy pewnie poprawiać. Wydłużenie jakby pierwszej hopy, przesunięcie wybicia w lewo, pewnie jakoś o pół metra, zmniejszenie muldy. No i zwiększenie kątu na dwójce i też pewnie troszkę jej powiększenie. No i myślimy, że wszystko będzie śmigało idealnie wtedy. No i pewnie zrobimy sobie jakieś krótkie dzisiaj jaski, jak wbiję resztę ekipy, która tutaj była, ale mamy ponad 30 stopni, no i coś ponagrywamy. No i też tutaj w dziurze na szczęście nie będzie wiało, więc mogę spokojnie pogadać. Jest taki problem, że kicker po prostu postawiliśmy na ziemi, nie jest on zbytnio stabilny, buja się troszkę na boki, też udałoby mu się jeszcze kilka zastrzałów, no ale tutaj to w pośpiechu wszystko robiliśmy, że tak powiem, nawet nieco byle jak. No ale to ogarniemy też już w kolejnych filmikach, zrobimy, żeby to wszystko działo idealnie. No i też kto będzie budował, może się na naszych błędach nauczy. Też o dziwo, tak jak myślałem, się udało, że ta mulda w ogóle nie przeszkadza. Bez tej muldy byłoby wręcz źle, trzeba by tutaj korbować. Bardzo fajną prędkość daje ta mulda. No idealną, żeby dolatywać po prostu tą hopę. Aczkolwiek w przyszłości może być ona trochę obniżona i skrócona, żeby było jeszcze więcej miejsca przed kickerem. Ale jest tutaj długość roweru, spokojnie jeszcze na kicker, który nie jest jakoś ogromny. Spokojnie to wystarcza. No i w tym momencie ta hopa jest step upem z jakimiś 20-30 cm przewyższenia, więc nie jest to typowo sztuczkowa hopa, ale też jak się ktoś wywala czy coś, ja już zaliczyłem jedną wysiadkę na niej, spokojnie, nic się nie dzieje, ląduje się wysoko, przyjemnie, dosyć miękko, więc wszystko jest gicik. No i to chyba tyle z tego gadania. Dzisiejszym materiale bardziej vlogowo, timelapsów nie będzie. Cieszę się, udało wszystko odpalić, no i po prostu cieszmy się jazdą i śmigajmy. Ja jeżdżę na swojej dirtuce, więc dużo nie będę jeździł, bo ona jest całkowicie sztywna. Jest tylko na pampa w sumie zrobiona, a fulla mi się nie chciała dzisiaj składać, no niedziela, leniwa, więc tak wyszło. Jak widzicie, całkiem nieźle to działa. Pociąg! Co ty zrobiłeś? Tak nogą, a nie chciałem przerywać mu ręce. No nic, no królik tak jest straszny. Poprawieczka pociągu. Ale się zsynchronizowali. Gdzie jakaś sztuczka? No i na dzisiaj chyba ostatnie przejeździki, dwa króliki Olek. Z
Coś nie tak. Ale whipy. Zajawa.